Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w studiu Dziennika Gazety Prawnej na kongresie CyberSec 2024 w Krakowie, a moim Państwa gościem jest pan Mateusz Wepa z firmy IIT Distribution Polska. Za chwilę porozmawiamy o współczesnych zagrożeniach dla tożsamości i o tym, jak sobie z nimi radzić. Zapraszamy. Wracamy do rozmowy. Dzień dobry, panie Mateuszu. Dzień dobry. Na początku zapytam o te współczesne zagrożenia dla tożsamości. Jakie to są zagrożenia z perspektywy firm? Z jakimi ryzykami najczęściej się borykają firmy w Polsce w tym kontekście? No więc, jeżeli chodzi o zagrożenia tego rodzaju, no to są to ataki, które obecnie bardzo zyskują na popularności. Głównie dlatego, że hakerzy czy też cyberprzestępcy coraz częściej starają się stosować rozwiązania, które nie wymagają złośliwego oprogramowania, złośliwego kodu, a bardziej zaawansowane socjotechniki, często podając się, udając czy pracowników firmy, czy jakiejś zaufanej instytucji po to, aby wyłudzić nasze dane. Tak? Coraz więcej naszych danych, danych firmowych znajduje się w zasobach online'owych, zasobach cyfrowych. No i próby wymuszeń ich poprzez oszukanie normalnych pracowników no, zyskują na ogromnej popularności. Czasami żartuje się, że twoje i moje dane na pewno są już gdzieś w internecie. Jak to właściwie jest, że my te dane tracimy i te dane gdzieś krążą w tej ciemnej sferze internetu i potem cyberprzestępcy mogą otrzymać do nich dostęp? Generalnie no bardzo często, kiedy czy rejestrujemy się gdzieś swoimi danymi, czy po prostu nawet jeżeli mówimy o danych pracowniczych, które są utrzymywane gdzieś w chmurze, mogą w różny sposób wyciec, tak? Właśnie przy użyciu tych ataków, tak? Wystarczy sytuacja, gdzie klikniemy w jakiś niewłaściwy link i wypełnimy jakiś formularz, który wygląda nam na zaufany. Możemy podzielić się tymi danymi gdzieś z jakimiś złośliwymi agentami, którzy później takie poświadczenia, chociażby dane do logowania, mogą próbować też właśnie odsprzedać gdzieś na czarnym rynku, tak, w tak zwanej sieci Deep Web. I czasami nie zdajemy sobie z tego nawet sprawy. Tak. Co może prowadzić do kradzieży tożsamości? I pytanie, jak to zagrożenie kradzieżą tożsamości zmieniło się w ostatnich latach? Czy ono się bardzo zwiększyło? Czy to jest stałe zagrożenie, tylko przybiera trochę inne formy? Tak. Tego rodzaju zagrożenia niestety też idą za trendami, które są obserwowalne wszędzie w rynku IT, czyli sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe. Kiedyś to był prosty mail łamaną angielszczyzną napisany przez nigeryjskiego księcia. Teraz to są bardzo profesjonalne, przygotowane kampanie, napisane też przez AI, często bardzo poprawną polszczyzną, oprawione w piękne grafiki w taki sposób, że tak naprawdę zwyczajny użytkownik, który nie jest tego świadomy na co dzień, no nie będzie w stanie jakby rozpoznać różnicy pomiędzy tego rodzaju atakiem, a po prostu zaufanym formularzem. Mm-hmm. Pytanie, co mogą zrobić firmy, myśląc o tym, że ich pracownicy mogą paść ofiarą takiego ataku? Co mogą zrobić firmy, żeby zwiększyć tą ochronę tożsamości? Generalnie tory są dwa, które powinny być realizowane obok siebie, jakby tożsame do siebie. Przede wszystkim rozwiązania systemowe, tak? Czyli ochrona uwierzytelnienia chociażby poprzez tak zwane MFA, czyli logowanie dwuskładnikowe, tak? Czyli poza tym, że podaję hasło, muszę również podać jakiś token, tak? Czy zautoryzować się przez jakąś tam dodatkową aplikację. No ale również jakby rozwiązania do ochrony tożsamości, do ochrony usług katalogowych, na przykład Active Directory. My sami jesteśmy też dystrybutorem takiego rozwiązania CrowdStrike Falcon, które jest jakby dedykowanym rozwiązaniem do ochrony takich usług i też analizują one zachowanie użytkownika w sieci i jeżeli ono odbiega od jakichś norm przyjmowanych, czyli taki użytkownik próbuje uzyskać dostęp do jakichś systemów, do których wcześniej nie próbował uzyskać dostępu, to tego rodzaju oprogramowanie też może zatrzymać taki ruch, bądź powiadomić administratora, więc oczywiście rozwiązania systemowe. Druga rzecz, szkolenie użytkowników,
działania miękkie z nimi, tak, czyli szerzenie wiedzy, również symulowanie tych ataków samodzielnie, tak, to musi być też integralna część działania osób, które zabezpieczają sieci, żeby też pokazywać, jak takie ataki działają. Sam miałem sytuację w jednej firmie, gdzie też, z którą współpracowałem, dział IT przeprowadził taki atak symulowany. No i wiadomo, rezultaty były straszne. Znaczy, jeżeli ktoś kliknął w link, no to wygrywał nagrodę w postaci idziesz na szkolenie związane z bezpieczeństwem. Ile osób było na szkoleniu? Trochę było. Ponad połowa trochę załogi. Było. Natomiast to, co mnie najbardziej wtedy zmartwiło, no to jeden z pracowników, taki bardziej doświadczony, powiedział, ale ja nie mam czasu tych maili wszystkich czytać. I bardzo ważne jest właśnie w tym wszystkim budowanie tej świadomości, tak, że osoby, które chcą pracować dobrze, i chcą się angażować w swoją pracę, tylko są po prostu zabiegane, żeby miały świadomość tych zagrożeń, tak? Bo tutaj jakby leży największy problem. Żaden z nas nie chce pracować źle, tak? Każdy chce szanować swoją pracę w znakomitej większości, więc my musimy mieć tą świadomość też, że wykonując naszą pracę, nasze codzienne obowiązki, dalej jesteśmy narażeni na próby ataku i to nie są już tego rodzaju ataki, które są mierzone w sieć, gdzieś coś, przed czym zabezpieczy nas dział IT, tylko to są ataki bezpośrednio targetowane w nas, jako użytkowników. Padło przed chwilą hasło klucz, ale ja nie mam czasu. A wcześniej padły przykłady na przykład logowania dwuskładnikowego jako metody ochrony, gdzie mamy hasło i token. No i to się wiąże, bo pracownicy często nie mają czasu, czy też ochoty, czy też traktują to jako przeszkodę, jeżeli rozwiązanie jest bardziej skomplikowane. Jak znaleźć ten balans między wygodą pracowników, tym, żeby cyberbezpieczeństwo nie sprawiało, że czują, że to jest przeszkoda bardziej niż pomoc, a skutecznością tych rozwiązań? Okay. Tutaj jest kilka takich rzeczy, które są ważne. Wiadomo, systemowo też można stosować tak zwane rozwiązania SSO, czyli single sign-on, tak? Czyli jeżeli raz się loguję, to użyję jednego hasła, rozpropaguję moje dostępy gdzieś tam do pozostałych systemów, oczywiście. Natomiast dużym ryzykiem jest stosowanie kompromisów w bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo powinno być bezkompromisowe. Najważniejsze jest to, żeby siedzieć, żeby użytkownicy byli bezpieczni, żeby ta świadomość była zbudowana w taki sposób, żeby wiedzieli, że integralną częścią ich pracy jest dbanie o bezpieczeństwo ich własnej danych, na których pracują. No i należy też odpowiednio projektować procesy biznesowe w taki sposób, żeby też ludzie nie byli przeładowani, tak? Bo bardzo często popełniamy błędy przez to, że mamy za dużo pracy. Też nieprzypadkowo tego rodzaju ataki najczęściej przeprowadzane są w piątek po południu, kiedy już jesteśmy myślami gdzieś tam przy weekendzie. I tak najczęściej właśnie bywa, że ten poziom rozkojarzenia jest trochę wtedy większy. Więc znowu, jakby rozwiązania systemowe, które to usprawniają. Też systemy autoryzacji bardzo często pozwalają zintegrować się chociażby z, nie wiem, Face ID w telefonie, tak, zamiast podawania żmudnie jakiegoś kodu za każdym razem. Jest to jakiś element, którą racjonalnie administrator czy też osoba w organizacji odpowiadająca za bezpieczeństwo musi o to zadbać, żeby był balans. Natomiast z mojego doświadczenia użytkownik, który jest tego świadomy i wie, jak ważne to jest, to też trochę mniej narzeka na to i pracuje z większą świadomością. Zdarza się jednak, że w ten piątek po południu ktoś popełni błąd. No i jeżeli już ten błąd w firmie zostanie popełniony, to jakie są procedury reagowania? No, przede wszystkim trzeba przeanalizować atak. Ważne jest to, i tutaj też jest bardzo istotne, tak? Tak jak wspomniałem, te ataki są bardzo wyrafinowane, bardzo zaawansowane. Nie można budować tych polityk w oparciu o winę, tak? Każda osoba, która ma poczucie, że jest dotknięta takim atakiem, musi mieć to poczucie bezpieczeństwa, że może przyjść z tym i nie poniesie jakichś złych konsekwencji. I nie ukrywać tego, bo to tak, będzie miało tak, tylko gorsze konsekwencje, tak? I wtedy już inżynierowie bezpieczeństwa powinni przeprowadzić analizę tego ataku, zobaczyć, jakie systemy zostały dotknięte, wyizolować te systemy. Tak, tutaj znowu trochę wrócę do tego naszego CrowdStrike'a, tak, bo też jest to rozwiązanie, które posiada bardzo zaawansowaną analitykę
które śledzi działania tak zwanych threat actorów. Tam około 200 tych grup przestępczych śledzimy i też wiemy, jak działają i to, w jaki sposób się zachowały historycznie. Będzie nam pozwalało określić też, jakie zachowania będą chciały dokonać w trakcie tego ataku i jakie systemy mogą zostać dotknięte. No i najważniejsze jest wtedy, żeby wyizolować to i działać tutaj we współpracy z wszystkimi, którzy mogli zostać dotknięci tym atakiem. A jaka jest wasza rola jako firmy, kiedy taki atak się wydarzy? Czy wy też w ramach tego doradzania w implementacji strategii cyberbezpieczeństwa macie też taką ofertę doradztwa po ataku? Generalnie my jako dystrybutor IITD mamy swój dział techniczny i oczywiście wspieramy. Natomiast CrowdStrike, nasz partner, jest firmą, której pierwszym core biznesem, kiedy była zakładana, było to tak zwane incident response, czyli analiza powłamaniowa. I jak najbardziej ta usługa jest dostępna w sytuacji, jeżeli jesteśmy dotknięci takim atakiem, można w każdej chwili podnieść telefon, zadzwonić i taki zespół przyjdzie, zareaguje i oczywiście pomoże poradzić sobie z tym atakiem i ochronić to środowisko, które już zostało w jakiś sposób narażone. A z Pana doświadczenia, czy firmy widać, że ich zainteresowanie takim doradztwem, jeżeli chodzi o budowanie tych strategii cyberbezpieczeństwa, unikanie tych incydentów, to rośnie? Jest coraz większe zainteresowanie? Całe szczęście tak. Oczywiście dużo szybciej rośnie w momencie, kiedy ktoś już uległ atakowi. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby oczywiście tę świadomość budować trochę wcześniej niż już kiedy ten atak zostanie przeprowadzony. Wydaje mi się, że też dużo o tym mówimy i chociażby w kontekście konfliktów zbrojnych, których niestety w ostatnim czasie przybywa, one idą bardzo mocno w parze też z cyberwojną. Tak? Chociażby Ukraina, która jest zaangażowana w konflikt, jednocześnie cały czas przeprowadzane są ataki na infrastrukturę krytyczną i powiedzmy jest to temat taki, można powiedzieć, lotny i bardzo mocno uświadamia nam to, że wszyscy jesteśmy narażeni. Wszyscy jesteśmy narażeni. A teraz obecnie, co też zostało zmierzone ostatnim raportem bezpieczeństwa CrowdStrike'a, 70% ataków odbywa się bez użycia złośliwego oprogramowania. To będzie aktywnie osoba po drugiej stronie klawiatury, która ten atak przypuszcza. I są to ataki już dedykowane na konkretny cel, na konkretną organizację. Tak, to już nie są najczęściej pliki, które przypadkiem gdzieś pobierzemy z internetu. Nie, to jest ktoś, kto aktywnie próbuje w jakiś sposób wyrządzić nam szkodę. Jest to bardziej ryzykowne niż taki przypadkowy atak, tak? Tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o koszty takiego ataku, z czym może mierzyć się firma, jeżeli coś takiego się wydarzy? To już bardzo indywidualnie do organizacji. Natomiast najczęściej tego rodzaju atak wiąże się w jakiś sposób z unieruchomieniem ciągłości biznesowej, tak? I każdy szef organizacji, każda osoba odpowiadająca za biznes, mam nadzieję, że doskonale zdaje sobie sprawę z tego, ile przerwa ciągłości w biznesie może kosztować organizację, bądź też utrata wartościowych danych, tak? Czy w kontekście firm sprzedażowych, baz danych klientów, czy w kontekście organizacji, które zajmują się wszelkiego rodzaju własnością intelektualną, utrata tych własności intelektualnych, tak? To są straty, które mogą położyć organizację całkowicie, tak? I zbankrutować, tak? W najgorszym wypadku, czego oczywiście nikomu nie życzę. Zgadza się, nikomu nie życzymy ani ataków, ani ich konsekwencji. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję. Gościem Dziennika Gazety Prawnej był pan Mateusz Wepa z IIT Distribution Polska. Dziękujemy. Dziękuję.